Sylwia, widzicie tego uroczego dalmatyńczyka? Jest to mój nowy piesek z Law Surprise Pets. No i dzisiaj odwiedził nas na kanale Poziomka. I specjalnie dzisiaj dla tego pieska, wykorzystując białą ciastolinę, czarną ciastolinę oraz odrobinę różowej, takie w jakich kolorach jest ten piesek, zrobimy dla tego pieska przepyszne desery. Jesteście ciekawi, jak będą wyglądać te desery? To zostawcie kciuki do góry, a ja zapraszam Was do oglądania. Przyszykowałam sobie już kilka tutaj przyrządów. Mamy jakiś nożyk, taką szpatułkę, jest wałek, talerzyk oraz kilka foremek. Ciasteczka będą wyglądać zupełnie jak dalmatyńczyk. Ops, o, już tutaj. Tutaj stój, moja kochana, więc bierzemy białą ciastolinę. No i zaczynamy zabawę. Pierwsza foremka to będzie takie ciasteczko, czy też taka fajna, o zobaczcie, babeczka. Mocno przyciskamy. Po wyciągnięciu wygląda to w ten oto sposób. No i teraz przy pomocy odrobiny czarnej ciastoliny Play-Doh zrobimy kropeczki na tym ciastku. Zupełnie jakie ma dalmatyńczyk. Jedne mniejsze, drugie nieco większe, nie muszą być one równe. Pierwszy deser już jest prawie skończony. Jeszcze zabierzmy odrobinę różowej ciastoliny i zróbmy z tego kwiatka. Wystarczy 5 kuleczek. Równych, drugie, trzecie, czwarte, o, i piąta kuleczka, mała biała kuleczka do zrobienia środka. No i musimy to teraz połączyć, aby zrobić różowego kwiatka z 5 listkami, z białym środkiem, o, coś takiego, i kwiatek wyląduje na samym środku ciasteczka. Deser odłożę na talerzyku tutaj obok mojego psiaka. Wygląda przeuroczo. I bierzemy kolejną porcję białej ciastoliny Play-Doh. Ona jest super, taka mięciutka, jest bardzo ciepło teraz na dworzu, więc ciastolina Play-Doh jest bardzo miękka. Bierzemy teraz inną foremkę i do niej również wkładamy białą ciastolinę. Przyciskamy z całej siły, aby wszystko się dobrze odcisnęło. Nadmiar ciastoliny od razu ściągamy i ostrożnie teraz to musimy wyciągnąć i udało się, zobaczcie, mamy teraz taki ładny biały torcik, na którym zrobimy również jakieś czarne ozdoby, może wiecie co, może na samym środku zrobimy taką dużą czarną kulkę, tylko muszę ją dobrze tutaj poturlać, o takie coś, super to wygląda, prawda? A po bokach zrobimy różowe elementy i chyba też będą to kropeczki, w końcu dalmatyńczyk właśnie kojarzy się z kropeczkami. W ogóle lubicie dalmatyńczyki? Oglądaliście bajkę Disneya 101 dalmatyńczyków? Bo ja oglądałam bajkę, ale oglądałam też film i film był naprawdę super. O, i może jeszcze na tym czarnym zrobimy kilka takich małych kropeczek różowych. Super to wygląda. Słuchajcie, to był świetny pomysł, żeby zrobić tą czarną kulkę na samej górze. Ostatnia kropeczka. Hops. I deser chyba zrobiony. Chociaż wiecie co? Brakuje mi tu jeszcze czarnego. Wezmę trochę czarnej ciastoliny. Zrobię z niej kuleczkę. Uwaga, uwaga! Drugi deser dla dalmatyńczyka jest już zrobiony. Ponownie wzięłam czarną ciastolinę. To nie jest Play-Doh, zobaczcie, to jest troszeczkę inna ciastolina.
No ale wykorzystuję ją, ponieważ jest tutaj czarny kolor. Normalnej Play-Doh akurat nie mam w czarnym kolorze. Troszeczkę to rozwałkujemy. Chcę zrobić teraz fajne ciasteczko. O, coś takiego. Chciałabym w ciasteczku wyciąć dziurkę i zrobić takie ciasteczko z dziurką w środku. Super. Właśnie o to mi chodziło. Na ciasteczku będzie biała polewa. Rozwałkuję białą ciastolinę, dosyć cieniutko, bo chcę z niej powycinać paseczki. O, chyba tyle wystarczy. Biorę mój przyrząd i wycinamy paseczki. Nie za cienkie, nie za grube. W sumie to mogą być różnej wielkości. Ściągam ten nadmiar i teraz takie paseczki wylądują na moim ciasteczku. O, będę je owijać w ten sposób. Będzie takie dwukolorowe ciasteczko. Troszeczkę jak Oreo, takie ciemne ciasteczko z białym jakimś kremem czy coś takiego. Owijamy dokładnie. O, ważne, żeby sobie tam na dole to zawinąć, żeby wyglądało prosto. Super. I jeszcze jakieś takie cieniutki. I jeszcze tutaj. O, zobaczcie. Udało się, udało. Mamy ciasteczko w białe paseczki. Ten środek możemy trochę powiększyć. Zostało mi kilka paseczków. No i jeszcze oczywiście z różowej ciastoliny zrobimy różową posypkę, która będzie o tutaj. No, myślę, że temu dalmatyńczykowi spodobają się takie smakołyki. Sama bym się na nie skusiła. A ten dalmatyńczyk z Lol Surprise Pets, musicie sami przyznać, że jest przepiękny. Wygląda naprawdę zjawiskowo. I tak wyglądają moje trzy desery dalmatyńczykowe z dodatkiem różowego koloru, inspirowane tym oto psiakiem. Zobaczcie, psiak chyba skusi się na jakieś ciacho. O, przygląda się temu ciasteczkowi z kwiatkiem. O, i wybiera też ciasteczko z dziurką. Podobało Wam się? Lubicie takie odcinki? To koniecznie odezwijcie się na dole w komentarzu. Koniecznie zasubskrybujcie mój kanał i do usłyszenia następnym razem. Pozdrawiam Was. Pa, pa!